Reminguszek 27, moi państwo gościnni Krzysztof Brejza, poseł Platformy oraz kandydat Koalicji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana redaktora i witam państwa. Panie pośle, z tymi eurowyborami, to pan tak na serio? Bardzo na serio. Nic mi się nie składa w tej historii. Na przykład, gdzie znajdę pana program? Bo szukałem na pana stronie i na pana Facebooku nie znalazłem. No, mój program to jest moje drugie imię, to jest aktywność. Ten program sprowadza się do. Aktywnego realizowania funkcji posła do Parlamentu Europejskiego. To nie są wakacje w Brukseli, to nie są wakacje pięcioletnie, all inclusive, to jest ciężka praca tam, ale też tu. A w dzisiejszych czasach, zwłaszcza w Polsce, polityka europejska mieści w sobie politykę krajową i ta polityka krajowa będzie przeze mnie tak samo podtrzymana, jeżeli nie intensywni intensywniej. No tak, ale ja zerkam na Pana aktywność i na przykład na fanpage wykręca Pan świetne zasięgi, pisze Pan o takich sprawach jak strajk nauczycieli, pisbusy, transfer pieniędzy do ojca ryzyka, sprawa srebrnej, Pani Basia, czyli Barbara Skrzypek, Marek Walenta. To ludzi interesuje, wszystko jest super, ale żaden z tych tematów nie jest tematem europejskim. No, panie redaktorze, piszę również o traktatach unijnych, które miał przygotować Jarosław Kaczyński. Dopytuje premiera Morawieckiego, dopytuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Trzy lata temu prezes Kaczyński obiecał nowe traktaty dla Europy. Traktatów brak. Nie wiedzą ani w kancelarii prezydenta, ani w MSZ, gdzie Jarosław Kaczyński pracuje nad tymi traktatami. Dopytuje też o procedury związane z, z, z rzekomą polską propozycją zmiany sposobu wyboru przewodniczącego Rady Europejskiej. Mnóstwo interwencji dotyczących polityki europejskiej, łącznie z bezpieczeństwem energetycznym Polski. To jest bardzo ważny element, czyli ujawniony przeze mnie problem skali importu rosyjskiego węgla. Importu, który od 2014 roku do roku poprzedniego wzrósł kilkukrotnie. Do 15 milionów ton importuje Polska za sprawą rządu PiS rosyjskiego węgla. Tworząc i trując Polaków rosyjskim smogiem. Okej. Okay. Wyborcy wiedzą, czym się Pan zajmuje w Polsce, rozliczaniem obecnej władzy, a w Parlamencie Europejskim, to jakie komisje się Pan wybiera? Panie redaktorze, cyberbezpieczeństwo, yy, wojna w internecie i inspiracja, yy, yy, informatyczne ruchy na polskich forach internetowych, Farmy troli, o których tak głośno, które, których część zlokalizowana jest za wschodnią granicą, wpływ Rosjan na politykę europejską. To jest to, co leży mi na sercu. Chciałbym zająć się cyberbezpieczeństwem, może też polityką obronną. Czy nie ma pan takiego problemu, że nawet pana wyborcy, nawet pana fani, mówią, że oni no chcą generalnie, żeby pan się dobrze wiodło, ale nie chcą, żeby pan jechał do Brukseli. Piszą na pana stronie, na Facebooku, że się z nami Dlatego tłumaczę cały czas. 51 posłów do Parlamentu Europejskiego. To nie jest 51 wybrańców, na, którzy wylecą tam i spędzać będą super luksusowe wakacje, pijąc wino i uczestnicząc w rautach i bardzo miłych wieczornych spotkaniach towarzyskich. Poseł do Parlamentu Europejskiego dysponuje bardzo silnymi instrumentami również do pracy w, w Polsce, a dla mnie przede wszystkim praca dla Bydgoszczy będzie priorytetem. Biuro bardzo aktywne, z asystentami podejmujące tematy mieszkańców, tematy bydgoszczan. Praca tutaj bardzo aktywna, aktywniejsza nawet niż realizują w oparciu mandat posła, bo wiadomo jakie warunki mają posłowie po, polscy. No tak, ale każdy europosł to zapowiada później Tu tłumaczy, że po pierwsze jedną trzecią czasu spędza w podróży, po drugie efektywne. Jego pracy nie widać, bo nawet taką zgłosi jakąś poprawkę, albo przygotuje coś z zakresu albo polityki transportowej, klimatycznej, albo czegokolwiek innego. To jest jednym z kilkuset, jedną z kilkuset osób, które zajmuje się danym tematem. Panie redaktorze, redaktorze, dla mnie, X przy nazwisku postawiony przez wyborcę jest rzeczą świętą. Ja jestem tylko posłańcem woli wyborczej i staram się z tego jak najlepiej wywiązywać. Absolutnie nie potraktuję tego jako biletu na wspaniałe wakacje, gdzie można hulać, świętować i przemile spędzać wieczory towarzyskie na rautach. Poseł do Parlamentu Europejskiego powinien pracować w Polsce aktywnie, rzetelnie i powinien być rozliczany przez wyborców i wierzę w to, że wyborcy, jeżeli zostanę, jeżeli zdobędę ich zaufanie, rozliczą mnie za 5 lat pozytywnie. A jaka jest szansa pana zdaniem, że w ogóle Koalicja Europejska w województwie kołachskim zdobędzie dwa mandaty? Jaka jest szansa, że będzie jakiekolwiek inne rozstrzygnięcie niż dwa mandaty, czyli radosław korski i Kosmosutowski? Spora. Spora. Jestem przekonany, że Koalicja Europejska wygra wybory. Nasz region, kumulując też przecież elektorat SLD, PSL, idziemy w szerokiej formie koalicji europejskiej, jest regionem. O specyficznej strukturze elektoratu, bardzo dobrej dla koalicji europejskiej. Wierzę, że szansa na ten drugi mandat jest. Dlatego o niego walczę. Ale niezależnie od wszystkiego. To jest też wsparcie, oczywiście, listy. Startuję z ostatniego miejsca. Moim hasłem jest ostatni na liście, pierwszy do pracy. Ale startuję też dlatego, że będą to najważniejsze wybory od 1989 roku. Wybory za wolnością. Tak jak w 1989 roku głosowano na kandydatów do Senatu, tak teraz wszystkie ręce na pokład. Koalicja Europejska jest opcją prozachodnią. Polacy wybiorą 26 maja, bydgoszczanie wybiorą. Czy chcą Polski Zachodu, Koalicji Europejskiej, czy chcą Polski Wschodu, Pisu? Hasło takie trochę wyświetlane, przyzna pan z tym ostatni na liście, pierwszy do pracy. To już było parę razy. A... No, przykro mi, panie redaktorze. Myślę, że swoją, swoim zaangażowaniem, pracą też w poprzednich kadencjach odbudujemy te hasło. Jest to hasło. Jest to rzecz, z którą bardzo się identyfikuję: że nie miejsce na liście, ale, ale praca, zaufanie wyborców, spotkania, interwencje, interpelacje, zapytania. Są tego najlepszym dowodem. Natomiast to, co najważniejsze, no, rok 1989 wybory, wybory bardzo ważne wtedy. I, i pierwszy raz od, od 30 lat powtórka najważniejsze wybory. One wypozycjonują Polskę. Zdajmy sobie sprawę z tego, że Władimir Putin buduje projekt Unii euroazjatyckiej w kontrze do Unii Europejskiej, wspierając przy tym polityków antyeuropejskich, takich jak pan Salvini, prawie już koalicjant Kaczyńskiego, pani Le Pen, z którą oni też się spotykali swego czasu. Buduj, budowany jest, wspierany przez Rosjan, przez służby rosyjskie, front populistyczny, który ma rozsadzić Unię Europejską, Unię Europejską od środka. My, populistą, nacjonalistą, populistycznym ugrupowaniem, takim jak PiS, musimy powiedzieć dość. Widzieliśmy, co się działo przecież w święta Wielkiej Nocy w Próchniku. Niesamowity festiwal nienawiści. Czytamy wypowiedzi pani Pawłowicz. Jakiś demon nienawiści, demon radykalny wypuszczony został z tej butelki. Trzeba go z powrotem do tej butelki schować i zakorkować na wieki. Czego jest koalicja europejska? Wróćmy na chwilę do tych dwóch mandatów dla koalicji europejskiej w naszym województwie. Janusz Zemke, który jest dwójką w, na tej liście, mówi, że taki scenariusz, czyli trzy mandaty dla całego okręgu, jest jest skrajnie, skrajnie trudny. Czyli w zasadzie tak mówi między wierszami, że to jest niemożliwe. Pan ma jakieś wyliczenia? No jak pan to mm, sobie założył, że to, co się do tej pory jeszcze nie zdarzyło w tym mm, okręgu, teraz się wydarzy. Panie redaktorze, ja mam swoje przeczucie, rozmawiam z ludźmi. Widzę wielką sympatię do koalicji europejskiej. Wierzę, wierzę, że tak dobre nazwiska, jakie znajdują się na liście koalicji europejskiej, również dadzą dodatkowy bonus. Ale ta lista również jest mocna, lista PiSu jest słaba. PSL wszystko się zgadza. Wspaniałe, ale wspaniałe kandydatki lewica wystawia bardzo dobrego kandydata, mamy bardzo dobrego lidera listy, wspieram tę listę od drugiego końca, nie może być inaczej, musi być sukces. No tak, ale pan jest przekonany, rozmawia pan z ludźmi, ale jeszcze, jest jeszcze matematyka. Dwa mandaty dla Koalicji Europejskiej to będzie ewentualnie kwestia między innymi frekwencji. Dlaczego myśli pan, że w naszym okręgu frekwencja będzie wyższa niż w pozostałych, skoro nie ma takiego sporu na przykład między kandydatami Koalicji Europejskiej, a kandydatami Prawa i Sprawiedliwości. Nie ma takiej walki w mediach, w Rwia korski kontra Kosmozłotowski, Krzysztof Brejza kontra Tomasz Latos. Panie redaktorze, moim zdaniem w tych wyborach nie tylko spory personalne pomiędzy kandydatami wygenerują potencjał wyborców. No tak, ale spory ogólnopolskie są wszędzie, spór, dlatego tak to sprowadzam. Spór ogólnopolski, spór o model Polski, czy to ma być Polska Zachodu, czy Wschodu. Jestem pewien, że w Bydgoszczy i w innych miastach prezydenckich regionu doprowadzi do zmobilizowania zwolenników koalicji europejskiej, nie tylko w miastach prezydenckich, również na terenach wiejskich. Region Kujawsko-Pomorski całe szczęście nie jest regionem leżącym na wschodzie i te wpływy, wpływy Pisu są znacznie znacznie mniejsze i jest tutaj poczucie wśród ludzi konieczności obrony fundamentów wolnej Polski, czyli praworządności, demokracji, swobód obywatelskich. Widać to było podczas protestów o wolne sądy, widać to było w 2016 Roku w Czarnych Marszach, gdy władza pisowska chciała dokonać zamachu na prawa elementarne kobiet. Widać tutaj mobilizację wspaniałych ludzi, którzy w głębi serca mają wielkie poczucie obrony wolności. Jestem pewien, że ta fala w Bydgoszczy, fala ludzi, woli, ludzi dobrej woli przesądzi o tym, że wynik będzie najlepszy koalicji europejskiej spośród wszystkich regionów. Jestem o tym przekonany. A czy Jan Rulewski jest człowiekiem dobrej woli? Zawsze był Jan Rulewski człowiekiem dobrej woli, dobrej roboty, zwłaszcza w tych momentach najcięższych. Jak długo się znacie? Rok 81 przecież. Od Jana Rulewskiego bardzo dużo się zaczęło. Jan Rulewski jest przecież symbolem symbolem opozycji demokra demokratycznej, opozycji antykomunistycznej, jest legendą bydgoskiej Solidarności. Znam się z Janem Rulewskim, o jej też przez ojca. Tak myślę, że pan był Jakowiedzkim. Tak, w 1997 roku mm -hmm. chyba miałem zaszczyt poznać osobiście Jana Rulewskiego. Bardzo go szanuję. Jan Rulewski wypowiedział się na temat tej listy, którą pan przed chwilą tak chwalił, powiedział, że nie jest w stanie tego poprzeć ze względu na obecność na tej liście Janusza Zemkę, czyli byłego działacza PZPR. I on już dłużej, on, Jan Rylewski, dłużej w klubie parlamentarnym Platformy nie zamierza brać udziału. Panie redaktorze, z szacunku dla. Jana Rulewskiego nie chciał komentować tych słów. To jest jego decyzja. Jako legendzie Solidarności jemu można taką decyzję, można taką decyzję podjąć. Jemu ja bardzo zawsze będę jego szanować. No to może inaczej. Jak pan sobie się czuje na liście? Na tej liście i w ogóle w projekcie politycznym, w którym są byli działacze PZPR? w momencie walki o Polskę z zachodu, w momencie walki o to, żeby Jarosław Kaczyński nie wyrwał fundamentów polskiej demokracji, nie przysunął Polskę za Bóg, czuję się jak na wojnie. W drużynie ludzi, którym zależy na obronie pryncypiów. Tak jak wcześniej wspominałem, porządku konstytucyjnego, tożsamości europejskiej, przywiązania do wartości europejskich, czuję się dobrze. A w takim razie, jakbyś pan odniósł do osoby lidera waszej listy, czym jest pan lepszy od byłego szefa dyplomacji, marszałka sejmu i ministra obrony, Radosława Sikorskiego? Panie redaktorze, każdy z nas, każdy z kandydatów listy Koalicji Europejskiej ma swoje określone zalety, ale przecież nie o to chodzi, żebyśmy przerzucali się teraz. Przerzucali się w ty, w tym, w czym, w czym ja mogę być lepszy od, od lidera listy. Szanuję bardzo pana marszałka. Jest też doświadczonym bojownikiem i cieszę się, że otwiera listę i ramię w ramię będziemy, będziemy prowadzić ten projekt w Kujawsko-Pomorskim, bo głos na każdego z nas jest bardzo ważny. To są głosy, głosy które w oparciu o te ordynacje zdecydują o podziale potem krajowym. Ale oczywiście wygrana w tych wyborach da ten impuls na, na kolejne miesiące i wypozycjonuje wybory parlamentarne. Musimy wygrać wybory do Parlamentu Europejskiego, żeby wygrać wybory krajowe w październiku. Jeśli obejmie pan mandat, zamierza pan 5 lat spędzić w Strasburgu i Brukseli? Zamierzam służyć moim wyborcom służyć tam, ale przede wszystkim służyć w regionie służyć w Bydgoszczy aktywne biuro w Bydgoszczy, eurodeputowanego, aktywne, bydgoszczanom się po prostu należy. No tak, ale pytałem o coś innego. Czy jeśli zostanie pan teraz europosłem, czy wyklucza pan, że na przykład jesienią wystartuje pan w wyborach krajowych, albo na przykład za dwa lata zostanie pan ministrem i złoży pan mandat? Panie redaktorze, w, w polityce nigdy nie mówi się nigdy, aczkolwiek zobowiązanie wyborcze na 5 lat jest rzeczą świętą i ma mandat zaufania. Jest mandatem bardzo poważnym. Teraz priorytetem jest wygranie wyborów z Pisem. Mamy dosłownie kilka tygodni kampanii bardzo intensywnej. W ostatnich dniach odwiedzam i Włocławek, i Toruń, i Bydgosz, oczywiście. Bydgosz, miasto, w którym się urodziłem, w którym moja mama pracuje w Akademii Muzycznej. Wszystkie miasta regionu, wszystkie powiaty prowadzę bardzo intensywną kampanię wyborczą, po to, żeby przekonać jak największą liczbę osób i spotykam się z wielką sympatią. To jest to, co buduję. Panie pośle, strajk nauczycieli. Jako Koalicja Europejska deklarujecie podwyżkę 995 zł brutto dla nauczyciela dyplomowanego i 725 dla starzysty. Skąd weźmiecie pieniądze na obietnica? obietnicę? Miliard 300 milionów już jest z telewizji, tak zwanej publicznej, która nie realizuje żadnej misji publicznej, tylko stała się pałką do okładania niepokornych grup społecznych. Nad tym programem pracuje nasz ekonomista, pan Andrzej Żońca. Platforma jest ugrupowaniem odpowiedzialnym, ale, ale ten, jeżeli takie zobowiązanie padło ze strony przewodniczącego, my słów dotrzymujemy i tego, z tego zobowiązania będzie można nas rozliczyć. Ale pan podżyć coś jeszcze, bo miliard trzysta to jest mało? Nie jest to tak mało. To jest bardzo dobry wstęp. To jest bardzo dobra baza do tego, żeby te podwyżki zrealizować. A komu jak komu, ale nauczycielom akurat te podwyżki się należą. Nawiązując do słów pani premier Szydło, która sama sobie przyznała drugą pensję pod pozorem nagród i swoim kolegom z Pisu, można tego typu oszczędności dokonać, chociażby na partyjnej pisowskiej propagandzie, na rozdawnictwie środków publicznych w różnych ministerstwach, żeby, żeby te pieniądze trafiły do nauczycieli, bo wszystko zależy od edukacji. Problem palenia kukły Żyda. Problem w dużej części przestępczości, odradzającej się nienawiści. Wszystko bierze się w, od edukacji, od wysokiego, nie, nie mówiąc już o gospodarce. Od, od, od nakładów na, publiczną, na, na, na publiczne szkoły. Nie doprowadzają do sytuacji, jaka ma miejsce w innych krajach rozwiniętych, gdzie tylko dzieci najbogatszych trafiają do szkół prywatnych, a szkoły publiczne uważane są za szkoły dla tak zwanego gorszego sortu. Niestety PiS krzywdzą w ten sposób nauczycieli, szczując przeciwko nim różne środowiska, znaczy oczywiście z, z rodzicami i in, inne grupy zawodowe, PiS doprowadza do takiej sytuacji, gdzie ten model szkolnictwa, no, no, no jaki ma być, że tylko oligarchowie z PiS-u wysyłają dzieci, jak się okazuje ministrowie w ostatnich tygodniach ujawniają, że moje dziecko chodzi do szkoły prywatnej, moje dzieci chodzą, mój syn chodzi do szkoły publicznej. Nie wyobrażam sobie, niezależnie od tego, że są to bardzo dobre szkoły prywatne, uważam, że szkoły publiczne powinny trzymać poziom. I to, co było sukcesem polskiej edukacji, niezależnie od różnych Perturbacji, to jest to, że te szkoły publiczne, również w Bydgoszczy, zwłaszcza w Bydgoszczy, są szkołami na bardzo wysokim poziomie. I nie musimy się ich wstydzić. Panie pośle, ostatni wątek. W ilu sprawach skoki e, złożyły pozwy e, przeciwko panu? E, trzy chyba sprawy cywilne i podobno jedno zawiadomienie do prokuratury. Mówiąc o trzech, myśli pan ta sprawa, która się zakończyła kiedy Sąd Bydgoski stwierdził, że mógł pan łączyć wątki Skoków i Ambergold? Ta pan sprawa swój ta sprawa trwa. Też, w, też trwa w taki sposób że na że w, jakby w pierwszej instancji Sąd Bydgoski przyznał mi rację. Orzeczenie było korzystne. Sąd apelacyjny w Gdańsku, gdzie pewne zmiany już doszły, inaczej stwierdził i przekazał tę sprawę do ponownego rozpoznania. Ale analogiczna sy sytuacja dotycząca powiązań Amber-Gold różnych związków ze skokami ta sama sprawa była rozstrzygana w sądzie w Warszawie i tam sąd od zupełnie odwrotnie rozstrzygał. Na moją korzyść ostatecznie, bo ten wyrok jest prawomocny. W pierwszej instancji przegrałem. Ale w sądzie apelacyjnym, gdzie nie było aż tak dużych zmian personalnych, było życzenie na moją korzyść. Te sprawę warszawską wygrałem i to jest pierwsza prawomocnie zakończona sprawa ze skokami, w której sąd jakby rozstrzygnął na moją korzyść. Teraz, jak dostaje Ale sprawy pan toczą się dalej. Niestety. Jakiś pozew, to bada pan do jakich zmian personalnych doszło w danym sądzie w ciągu ostatnich trzech lat? Niestety zauważyłem, zwłaszcza właśnie w sądzie apelacyjnym w Gdańsku. Gdzie trafiłem na sędziego delegowanego, sędziego, którego Zbinie Ziobro też powołał do Komisji Egzaminacyjnej dla Radców Prawnych, delegowanego Sądu Okręgowego Apelacyjnego. Uważam, że bezstronne, niezależne sądy od polityków, zwłaszcza niezależne od wpływu władzy wykonawczej, ministerialnej są solą demokracji. I, I absolutnie obywatel, czy jest posłem, czy jest zwykłym kowalskim nowakiem, nie powinien mieć cienia wątpliwości, że jak idzie do sądu. Pomyłka może się zawsze zdarzyć, ale od tego jest wyższa instancja, żeby, żeby takie pomyłki korygować. Natomiast nie można mieć strachu w sobie, że, że polityka wkracza na salę sądową, bo to jest, to jest koniec demokracji, to jest koniec wolnej Polski. Dziękuję, to wszystko na dziś. Więcej filmów z Gdańsk 27 na Bydgosz Dziękuję, pozdrawiam serdecznie również.